Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. W dzisiejszym odcinku znów będę Wam opowiadał o polskiej piłce, czyli skomentuję spotkanie Śląska-Wrocław z FC Ryga. Powiem Wam szczerze, że jestem rozczarowany. Straciliśmy punkty. Śląsk-Wrocław, szczególnie w tej pierwszej połowie, nie dojechał. Straciliśmy pierwsze punkty w rankingu po tym, gdy Wisła Kraków, także Jagiellonia Białystok, gdy te zespoły wygrywały, no to myślałem, że Śląsk-Wrocław również pójdzie za ciosem. Oczywiście Jacek Magiera w ostatnim czasie narzekał, że nie ma transferów, że nie ma drużyny, żeby grać na kilku frontach. Mówił się, że Śląsk-Wrocław nie będzie faworytem w Europie. No i jednak niestety piłkarze wicemistrza Polski jakby te myślenie przejęli, no bo w tych pierwszych minutach byli bojaźliwi. Dali się zaskoczyć, szczególnie w tych 15 pierwszych minutach. Ogólnie Śląsk-Wrocław w tym sezonie traci kuriozalne bramki. Pamiętamy spotkanie z Lechią Gdańsk, co stracili punkty, zremisowali. Teraz również stracili bramkę, tylko że tym razem przegrali. Tam nieporozumienie Żukowskiego z Leszczyńskim i zawodnik Rygi, Senegalczyk czarnoskóry, zdobył bramkę. Ogólnie no to tutaj Śląsk-Wrocław może mówić o szczęściu, no bo po tej pierwszej fatalnej połowie powinni przegrywać 2-0. Śląsk-Wrocław u siebie w Wrocławiu, w obecności fanatycznych kibiców, jest w stanie to odmienić, ale szczególnie musi być skuteczny w Europie, musi zachować koncentrację, no bo jednak odejście Exposito plus do tego fatalna defensywa na początku sezonu, no bo w zeszłym sezonie dlaczego Wrocławianie osiągnęli sukces, bo słynęli z szczelnej defensywy, no i także z tego, że Exposito zdobywał bramki, a tutaj Muszolik w ataku rozczarował, co mnie nie dziwi, no bo jednak ten były zawodnik Rakowa Częstochowy nie słynął z tego, że zdobywał bramki. Pamiętamy, że Klimala, gdy był w tym zespole, a nie, bo na początku tych rozgrywek został odstawiony przez Magierę, co moim zdaniem jest błędem w tym momencie, kiedy jednak tych wzmocnień nie ma, a jeśli już są, to są za późno, to jednak z wicemistrzem Łotwy moim zdaniem ten zawodnik się przydał, no bo w zeszłym roku jak został zakontraktowany, co prawda rozczarowywał, to jednak w pewnym sensie jakoś wpływał na Exposito, że ten czuł jego oddech, a ja jestem przekonany, że Klimala jednak te ma CV, może rozczarowywał przez ostatni rok, ale jednak może by jak w jakiś sposób zmotywował Muszalika albo dalej by grał. No to tutaj moim zdaniem jednak Magiera popełnił błąd, że odstrzelił tego zawodnika, ale popularny Magic, gdy był szkoleniowcem Legii Warszawa, no to słynął z tego, że czasem tutaj mu się nie podobał Czukwu, nie dostawał szans, czy do tego jeszcze ten Albańczyk Sadiku nie dostawał odpowiedniej ilości szans, chciał Magiera Polaków, dostawał zawodników zagranicznych, jakby nie mógł się dogadać z Żewłakowem, no i pamiętamy, Legia Warszawa wtedy jakby odpadła z pucharów, kilka razy skompromitowała się i to w tej rundzie Champions League, jak i w kolejnej, no i potem w spotkaniu ze Śląskiem Wrocław Magiera stracił pracę. Tutaj mi się właśnie nie podobało to, że trener Śląska Wrocław od początku budował taką narrację. Nie będziemy faworytami w europejskich pucharach, ale na przykład w tych rundach eliminacyjnych to jednak jestem zdania, że wicemistrz Polski, okej, Śląsk Wrocław w zeszłym sezonie w pewien sposób sprawił nam niespodziankę, że awansował, znaczy, że potrafił bić się do ostatniej chwili, minuty z Jagiellonią o mistrzostwo, ale jednak, gdy awansujesz do tych pucharów, no to jednak w spotkaniu przeciwko drużynie z Łotwy, przeciwko wicemistrzowi,
przeciwko FC Rydze, no to jednak jesteś faworytem. Bądź skoncentrowany, no bo potem jednak takie mówienie Magiery, jakby co on chciał presję zdjąć z tej drużyny, później sprawiło, że piłkarze tą pierwszą połowę fatalnie grali. Potem już w drugiej, kiedy popularny Magic w pewien sposób pewnie w tej szatni próbował jakby wstrząsnąć tą drużyną, to to lepiej wyglądało. Trzeba także wziąć pod uwagę, że była wyższa intensywność, no ale jedna taka klarowna sytuacja leje, plus do tego jeszcze kilka takich niestuprocentowych, to, no to było zdecydowanie za mało. Brak napastnika w środku pola, brak takiej kreatywności. Młody Rejczyk plus druga zmiana, jakby ten Śląsk Wrocław rozruszał się, ale zabrakło tej bramki w spotkaniu wyjazdowym. Tutaj fajnie powiedział Mateusz Borek, że wierzy w Śląsk Wrocław, że ta drużyna może wygrać, ale szkoda najbardziej tych punktów do rankingu. No bo zobaczcie, Wisła Kraków jako zespół pierwszoligowy, raczej nie liczyliśmy na to, że będzie zdobywała ten punkt za punktem. To właśnie Kazimierz Moskal mógł mówić: my jesteśmy tutaj, nie jesteśmy faworytami, będziemy próbować. Ale Śląsk musiał, moim zdaniem, jak już zdobywasz te wicemistrzostwo, grasz w Europie, no to jakby, no to zdobywaj punkty, wygrywaj. Nie wiem jak wy, ale przede wszystkim tak, przespana pierwsza połowa, błędy w defensywie, brak skuteczności, te zawirowania z napastnikami, no bo kontuzje Olsena, plus również do tego Cebuli. Zbyt późne wzmocnienia, no bo pamiętamy, Jacek Magiera w jednym z wywiadów narzekał. To nagle mu dyrektor sportowy tak na szybko kilku zawodników sprowadził. Z drugiej strony Żyro trenuje z rezerwami. Kilku piłkarzy, których chciał Jacek Magiera, między innymi Muszolik, są, no ale jednak Wrocławianie na tym początku sezonu rozczarowują i mam nadzieję, że w spotkaniu przeciwko Piastowi i szczególnie Wrocławiu przeciwko FC Ryga, no jednak odrobią te straty i zdobędą kolejne punkty do rankingu. Można powiedzieć, że dla Śląska to był taki zimny prysznic, jeżeli chodzi o to spotkanie. I tak jak mówię, ja bym z Klimali nie rezygnował, tym bardziej, że czarnoskóry napastnik, który dołączył do drużyny, ten Szwajcar jeszcze no, nie mógł zagrać w tym spotkaniu. Plus do tego Muszolik, no to nie jest taki typowy napadzior, więc podbijać Europę z byłym zawodnikiem Piasta Gliwice, no to ciężko marzyć o tym, że będzie zdobywał gol za golem, odstawienie Klimali, za późne transfery, no i to wszystko jakby błędy w defensywie, to spowodowało, że Śląsk Wrocław stracił punkty. Choć powiem Wam szczerze, gdy oglądałem tą drugą połowę, to liczyłem, że może coś wpadnie, a tutaj niestety wicemistrz Łotwy, Ryga, robiła to, z czego była znana. Od 16 już spotkań jest niepokonana. No i jednak ten, bym powiedział, sen, ta radość, jeżeli chodzi o futbol, o polską piłkę, zbyt krótko to wszystko trwało, bo gdy tak wydawało się, że kolekcjonujemy te zwycięstwa, no to pojawił się taki zimny prysznic. Zresztą nawet piłkarze po tym spotkaniu nie przekonywali mnie. Gdy odwiniecie sobie ich wypowiedzi, to widać było, że byli zdenerwowani, próbowali zapewniać, że w rewanżu zwyciężą, ale widać było, że jakby w to nie wierzą. No jednak zespoły łotewskie nam nie leżą, no bo kilkanaście lat temu po raz ostatni wygraliśmy z nimi. Pamiętam, jak ta drużyna eliminowała Piast Gliwice. Również pamiętacie, gdy jeden właśnie zespół z Łotwy eliminował Wisłę Płock. Oby właśnie wicemistrz Łotwy FC Ryga nie dołączyła do grona jakby takich zespołów, które regularnie eliminują polskie zespoły. Ale przecież Legia Warszawa kiedyś za czasów Urbana, co Marek Saganowski zdobywał 3 gole, czy kiedyś Wisła Kraków, no te zespoły pokazały, że Łotyszy można eliminować. Zawsze mnie to rozczarowuje, gdy wicemistrz zaczynają się puchary,
No i jakby prezesi, dyrektorzy tych klubów nie zadbają o to, żeby na te rundy eliminacyjne te nasze zespoły były dobrze przygotowane. No i gdy grasz w tych rundach eliminacyjnych, to ja jednak od wicemistrza Polski wymagam koncentracji, szczególnie w tym pierwszym spotkaniu. Tak jak to robili piłkarze Rygi, rzucili się, zagrali intensywnie. Może w drugiej połowie u siebie już nie mieli siły, to jednak zdobyli jedną bramkę, mogli drugą i wykorzystali błędy Śląska. A mimo tych zmian drużyna Jacka Magiery nie dała rady, choć liczę na to, że pamiętamy przecież ostatnią przygodę Śląska-Wrocław za czasu Jacka Magiery. Również wtedy ta drużyna gubiła punkty, ale potrafiła odrabiać. No ja liczyłem na to, że znów będziemy mieli powtórkę i oby Jacek Magiera odrobił lekcję i w rewanżu zwyciężył we Wrocławiu i później można było zagrać z Szwajcarami. Tak to widzę, moi drodzy. Tutaj jeszcze spojrzę na notatki. Wystarczy wspomnieć, jak była fatalna ta pierwsza połowa w wykonaniu Śląska-Wrocław. Tutaj przytoczę taką statystykę. Jeden tylko oddany strzał przez Śląsk-Wrocław i do tego niecelny. No to na pewno rozczarowuje. Jestem ciekaw, co wy ogólnie sądzicie o tym spotkaniu. Napiszcie w komentarzach. Jeśli podobał wam się mój materiał, pamiętajcie o łapce do góry. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, w najbliższym czasie u mnie na kanale będzie królować futbol. Skomentuję dla was spotkanie Wisły Kraków i Legii Warszawa. Mam nadzieję, że te dwa zespoły zwyciężą w swoich spotkaniach. Oczywiście Legia Warszawa będzie miała łatwiej. Znów wzmocniła się, kolejny piłkarz dołączył do talii Fejo, ale no, z tym walijskim zespołem wojskowi będą walczyć na Łazienkowskiej 3 bez kibiców z uwagi na karę. A Wisła Kraków nie musi. Mam nadzieję, że sprawi sensację z Rapidem Wiedeń. Ja tutaj w tym przypadku będę się cieszył z remisu. Oby Legia i Wisła nie rozczarowały nas w czwartek, jak to zrobił Śląsk-Wrocław w tym ostatnim spotkaniu właśnie kwalifikacyjnym Ligi Konferencji. Jednego dnia, można powiedzieć, była piękna gra Jagiellonii Białystok, odwaga trenera Siemieńca, bardzo, bardzo dobra ofensywna gra mistrza Polski. To następnego dnia w środę wicemistrz Polski tym razem zawiódł. Tak jak w zeszłym sezonie zespół Jacka Magiery no, oczarowywał nas tą fenomenalną defensywą i także ofensywą, to jednak, tak jak tutaj uważam, nie tylko jakby spóźnione te wzmocnienia, nie zastąpienie odpowiednim zawodnikiem Exposito. Wiadomo, gdy ten Hiszpan ogłosił, że nie będzie chciał być zawodnikiem, no to uwolniły się fundusze, można było lepiej skautować. Dopiero transfery zaczęły się pojawiać w tym momencie, kiedy Jacek Magiera zaczął narzekać. Ja rozumiem trenera Śląska Wrocław, że w pewien sposób kibiców polskiej piłki chciał przygotować na to, że jednak w takim zestawieniu personalnym Śląsk Wrocław nie będzie w stanie rywalizować z zespołami z czołówki polskiej ekstraklasy i także w Europie, że o to będzie ciężko, więc w pewien sposób jakby robił dla siebie takie alibi, a także chciał zmotywować dyrektora sportowego do tego, żeby transfery się pojawiały, ale tych zawodników, których chciał, jak Cebula, również Szot i wielu, wielu innych, Muszolik otrzymał. Potem, gdy ta liga zaczęła startować przed startem Ekstraklasy, kolejnych piłkarzy dostał, to jednak uważam, że nie powinien przed takim spotkaniem wprowadzać pewnego rodzaju taką nerwowość w zespole. Zobaczcie, gdy Fejo został
szkoleniowcem Legii Warszawa, no to jednak tą drużynę nastraja do jakby do zdobycia tego mistrzowskiego tytułu. Tutaj trener odgrywa ważną rolę. Pamiętacie trenera Siemieńca, który gdy Jagiellonia w zeszłym sezonie startowała i coraz bliżej zbliżała się do tego mistrzowskiego tytułu, to pamiętacie, gdy pojawiał się taki transparent o wierze, belief, że jesteśmy w stanie. Nie mówił, nie zrobimy tego, ale no próbował. I tutaj nawet moim zdaniem Jacek Magiera nie powinien narzekać, ale powinien w pewien sposób jakby tą drużynę zmotywować. Bez względu na to, jak te personalia wyglądają, czy odchodzi najlepszy strzelec Śląska Wrocław Exposito, to jednak ja od wicemistrza Polski w tych rundach kwalifikacyjnych wymagam tego, że FC Ryga, zespół z Łotwy wyeliminują i że szkoleniowiec Śląska Wrocław jednak przed tym spotkaniem jednak no nie będzie w pewien sposób już robił sobie takie alibi, nie jesteśmy faworytem, będziemy się starać. No i tak się właśnie piłkarze w pierwszej połowie starali, że byli nerwowi, stracili bramkę, a potem próbowali w drugiej połowie, ale już to nie wychodziło. Jestem ciekaw, co wy ogólnie o tym sądzicie. Dziękuję wam szczególnie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!